momencie, jak kupiłem to miejsce, jak znalazłem to miejsce, no to trzeba było to jakoś nazwać. Bo miejsca anonimowe to raczej z niczym dobrym się nie kojarzą. I w związku z tym ogłosiłem konkurs. Nagroną była skrzynka piwa. No i zaczęły przychodzić propozycje od moich znajomych, od przyjaciół. Urycha, pod Klonem, pod Brzozą, pod Sosnami. Takie różne jakieś takie uroczysko. No i ponieważ mi się żadna ta nazwa nie podobała, w związku z tym wymyśliłem sobie takie coś, że nazwę to miejsce Leśniczówką. Ale sama nazwa Leśniczówka to za dużo nie mówi, nie znaczy i tak dalej. A ponieważ zawsze miałem konie, w związku z tym postanowiłem nazwać to Leśniczówką Jednorożec. No Leśniczówka jest położona w lesie, w sercu lasu. Nie ma tu żadnego sąsiedztwa, jest tylko jeden dom. I właściwie nie masz dość granic pomiędzy Leśniczówką a lasem. Owszem, są gdzie indziej płotki, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że są konie i nie zawsze one sobie mogą swobodnie wychodzić. W promieniu 5 km mamy 26 jezior i 3 rzeki. Między innymi mamy też rzekę Maruską, którą uwieczniono w filmie o Karol, człowiek, który został papieżem. Z każdej strony jedzie się do nas około 2 godzin. Czy to jest Warszawa, czy to jest Gdańsk, czy to jest Bydgoszcz, Torun, czy nawet Suwałki. Wszędzie jest około 200 km. Żeby tak uprzyjemnić czas tutaj naszym gościom, mamy też oprócz koni i kucyków i osiołka, na których można jeździć, łącznie właśnie z tym osłem, mamy też kajaki i łódki na jeziorze. Mamy w tej chwili 5 kajaków. W każdej chwili możemy mieć ich o wiele więcej. Mamy zaprzyjaźnionych też ludzi, którzy organizują spływy. Najpiękniejsza u nas jest rzeka Maruska, a zwłaszcza jej odcinek od Szwaderek do Kurek. To jest około 7 km. Płynie się około 3 godzin. Korzystając z tego, że mamy dużą, wspaniałą salę, możemy zorganizować jakieś malutkie spotkanie, konferencje albo w ogóle jakąś imprezę urodzinową, czy też inną, do 20-25 osób. Jeżeli już do nas dotrzecie, to mamy tutaj też takie miejsce, które nazywamy gabinetem. Oferuję w swoim gabinecie zabiegi akupunktury, elektroakupunktury, elektrostymulacji, laseroterapii. Wszystko to, co związane z leczeniem bólu, stymulacją przy wychodzeniu z choroby i poprawą ogólną kondycji i zdrowia. Proponuję również leczniczy masaż miodem, stawiam bańki nie tylko na przeziębienia i jeżeli muszę używać i używam różnych substancji w gabinecie, są to substancje naturalne i oczywiście od znajomych pszczelarzy, zielarzy tutaj z tego regionu lub to, co sama wyhoduję w ogródku i nazbieram. Także zapraszam bardzo serdecznie również panie, które chciałyby troszeczkę zatrzymać upływ czasu. Właśnie Florian, nasz osioł, który serdecznie wita wszystkich tu obecnych. Prawda miła? Prawda.